Spotykamy się dzisiaj w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a więc dokładnie w tym momencie historii świata, kiedy Maryja mówi Bogu swoje tak. Dokładnie 9 miesięcy przed Narodzeniem Pańskim bierzemy sobie ten jeden dzień refleksji w Wielkim Poście, kiedy zbliżamy się do celebrowania męki naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ostatniej Wieczerzy, oczywiście Jego śmierci na krzyżu, a potem Zmartwychwstania. Na chwileczkę jakby wchodzimy w ten inny cykl, w ten okres przygotowania do Bożego Narodzenia i wspominamy ten moment, kiedy właśnie dzięki Słowu Maryi, które usłyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, na propozycję złożoną jej przez Pana Boga, poprzez anioła, ona mówi: niech mi się stanie według Twojego Słowa. I właśnie wtedy, gdzieś w tym momencie, w jej łonie odwieczne Słowo zaczęło żyć ludzkim życiem. Za kilka tygodni będzie mniej więcej takiej wielkości. I wspominamy ten moment dzisiaj po to, żeby się zachwycić tą wspaniałą odpowiedzią Maryi. Zawsze, kiedy słucham tego fragmentu Ewangelii Zwiastowania Pańskiego, zawsze mi wraca natychmiast do pamięci inne miejsce, 6 miesięcy wcześniej, kiedy to ten sam anioł udał się do Zachariasza, wielkiego kapłana. To miało miejsce w zupełnie innej sytuacji, w świątyni, w Najświętszym Świętych. Zachariasz stał przy ołtarzu, wielki tłum modlił się na zewnątrz i wówczas również jemu anioł złożył pewną propozycję, a właściwie objawił mu, że spełnia się jego marzenie, że będzie ojcem upragnionego syna, o którego się zawsze modlił ze swoją małżonką. I wówczas Zachariasz wydaje się być nieszczególnie szczęśliwy w tej propozycji Pana Boga. On jest niezadowolony. Teraz za późno jest. Ja chciałem mieć syna, jak byłem młodszy, a nie teraz, kiedy jestem starcem i moja żona jest w podeszłym wieku. Wiemy, że anioł odbierze mu mowę aż do momentu, kiedy urodzi się Jan Chrzciciel. A dzisiaj widzimy Maryję, która nie mówi do Boga dlaczego, ale mówi jak. Jak to się stanie, skoro nie znam męża? To jest bardzo taka ważna wskazówka dla nas, żeby kiedy Bóg nas o coś prosi, nigdy nie mówić dlaczego. Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego ja to wszystko muszę przechodzić? Ale aby pytać Boga jak. Jak mam do tego podejść? Jak mam to zrobić, Panie Boże, żebyś był ze mnie zadowolony i żebym ja był szczęśliwy? Jak mam pełnić Twoją wolę? Uczmy się dzisiaj od Maryi, która mówi Bogu tak, mówić Bogu tak, aby i w każdym z nas, jak w niej, poczęło się Słowo Boże, wzrastało, a potem się narodziło.